W dzisiejszym wydaniu Multiinformacji z Płocka przyglądamy się pierwszej w tym roku sesji Rady Miasta Płocka. Zapowiadamy ferie zimowe, co dzieci będą mogły robić w mieście, jak się okazuje sporo. Pytamy o zabieg in vitro i o sposoby jego dofinansowania, a na koniec zapraszamy do Muzeum Mazowieckiego na niecodzienną wystawę. Ostatni wtorek stycznia płocką aulę wypełnili radni wszystkich ugrupowań. Odbyła się wtedy sesja Rady Miasta, podczas której radni debatowali na kilka kluczowych tematów. Zdecydowali m.in. o likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przyjęli dwa apele do premier polskiego rządu. Debatowali też na temat nowej polityki mieszkaniowej i parkingowej. Szczególnie te dwa ostatnie punkty wzbudziły spore zainteresowanie. Polityka mieszkaniowa, o której mowa, wprowadza innowacyjny projekt mieszkania dla młodych, który wpłynąć ma na młodych płocczan, dając większe szanse na otrzymanie swojego wymarzonego M. Jeśli uchwała wejdzie w życie, to sądzę, że od początku marca czy w marcu będzie można, w zależności od dnia, kiedy ona wejdzie w życie po opublikowaniu, będzie można już przyjmować w tym momencie wnioski, wtedy poznamy skalę potrzeb i jeszcze w tym roku pierwsze mieszkania z tej puli będziemy mogli przyznawać właśnie osobom młodym. Dziękuję. Idea wprowadzenia projektu spotkała się z akceptacją wszystkich radnych. Dyskusja trwała jednak na temat punktacji, na podstawie której udzielane będą mieszkania. Młodzi mają otrzymywać punkty m.in. za podjęcie pracy w Płocku, rozpoczęcie nauki czy posiadane wykształcenie. Zdaniem radnych niemalże wszystkich opcji politycznych program ten wymaga doszlifowania. Mamy zapisane w załączniku numer 2 w paragrafie 1 punkt 2 uzyskały co najmniej 10 punktów na podstawie punktów 1-5 regulaminu. Czyli mówimy tylko o uczelni wyższej, o szkole policjalnej, o tytule naukowym, osobie prowadzącej działalność gospodarczą i że osoba jest zatrudniona na terenie Płocka. Natomiast nie ma mowy o osobie zamieszkującej w granicach administracyjnych Płocka. Ja bym prosiła jednak o rozszerzenie tego do punktu 6 przynajmniej. I teraz tak, kolejna kwestia to są widełki dochodowe. Państwo w tych pierwszych widełkach dla jednoosobowego gospodarstwa domowego uznaliście, iż może ubiegać się o to mieszkanie osoba, która osiąga dochody od 899 zł do ponad 6 tysięcy. W moim przekonaniu jest to dość duża rozpiętość. Oczywiście jest napisane, że mogą się ubiegać o ten udział w tym programie osoby, które nie spełniają warunków otrzymania lokalu socjalnego, bo rozmawiamy o takich osobach, które... Już nie chcę mówić o adresatach tego programu, bo ja bym nie chciała rozgraniczać tych osób, czy one są kreatywne, czy niekreatywne, bo takie padały przymiotniki na posiedzeniu komisji, na posiedzeniach merytorycznych komisji. Chodzi o to, żeby pomóc osobom młodym w uzyskaniu mieszkania, tym, które nie są w stanie, na przykład nie mają zdolności kredytowej chociażby. Punkt pierwszy, drugi, trzeci. Osoby uzyskują dodatkowe punkty za to, że osoba uczy się na uczelni wyższej, czyli nie to, że ukończyła uczelnię wyższą, ale że się uczy. Punkt drugi, osoba 5 punktów dostaje ucząca się w szkole policjalnej i również nie ma tutaj, że ukończyła, tak, tylko że się uczy. A kolejny punkt trzeci już jest o osobie posiadającej tytuł naukowy doktora, czyli tutaj akurat te kryteria nawet mi się pod żadnym względem same w sobie nie spinają. Ostatecznie temat mieszkań został zdjęty z punktu obrad. Rajcy wrócą do niego za miesiąc, kiedy wypracowane zostaną nowe mechanizmy przydzielania punktów. Gorąca dyskusja trwała też podczas punktu dotyczącego nowej polityki parkowania. Zawiera ona bowiem ideę wprowadzenia płatnych stref parkowania. Pomimo niechęci radnych Prawa i Sprawiedliwości program zatwierdzono. Parkowanie będzie płatne od sierpnia. Strefa znajdować się będzie w granicach ulic Okrzei, Ostatniej, Alei Spacerowej, Kobylińskiego, Jachowicza, ulicy 1 Maja, Kolegialnej i Placu Obrońców Warszawy. Strefa płatnego parkowania obowiązywać będzie w dni powszednie od 8 do 17. Za pierwszą godzinę parkowania w strefie trzeba będzie zapłacić 2 zł, za drugą 2,40, a za trzecią 2,80, za czwartą i kolejne 2 zł. Będzie też można wykupić abonament dzienny, którego cenę ustalono na 12 zł.
1 lutego w województwie mazowieckim, a więc i w Płocku, rozpoczynają się ferie zimowe. To czas błogiego lenistwa dla wszystkich dzieci, który często łączony jest z rodzinnym wyjazdem. A co jeśli na taki wypoczynek nie możemy sobie pozwolić? W jaki sposób zaanimować dzieciom ten wolny czas w mieście? Jak się okazuje, jest sporo alternatyw. Swoją ofertę na ferie przygotował na przykład Spółdzielczy Dom Kultury. Przewiduje on wyjście na kręgle, gry i zabawy w obiektach SDK-u oraz wyjścia poza mury. Spółdzielczy Dom Kultury jak co roku zaprasza na akcję Zima. Akcja Zima 2016 to 10 dni, w których każde dziecko, które zostanie zapisane na tą akcję, będzie miało możliwość przebywania w Spółdzielczym Domu Kultury, bawienia się razem z nami, ale jednocześnie odkrywania Płocka troszkę inaczej. Jak co roku przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę zajęć zarówno tanecznych, muzycznych, jak również też, tak jak powiedziałem, wycieczek, będziemy chodzić do kina, do teatru, będziemy brali udział w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. Mamy specjalnie taki plan, o tutaj mogę pokazać, na razie jeszcze pewne zmiany nanosimy, bo wiadomo, że staramy się, żeby ten wypoczynek był jak najbardziej atrakcyjny. Równie ciekawe zajęcia przygotował Młodzieżowy Dom Kultury. Jak zdradziła w rozmowie z nami dyrektorka MDK-u Litosława Koper, dzieciaki nie będą mogły narzekać na nudę. Młodzieżowy Dom Kultury postarał się o to, żeby nasi najmłodsi mogli spędzić ferie zimowe w MDK-u i te ferie właśnie odbywają się w godzinach od 9 do 15. Będą to zajęcia sportowe, edukacyjne, teatralne. Będzie szereg wyjść do kina, zarówno kina za rogiem, które przecież w sąsiedztwie Młodzieżowego Domu Kultury, ale również do tradycyjnego kina. Ciekawe spektakle, które powstały z myślą o dzieciach, przygotował Płocki Teatr Dramatyczny. Jak zdradził w rozmowie z nami pewien krasnal w teatrze, będzie się działo. Krasnal Hałabała chciałby zaprosić wszystkie dzieci na ferie. Dzieci, ale też rodziców zapraszamy bardzo chętnie. Mamy wiele wesołych bajek w Teatrze Dramatycznym w Płocku, na które podczas ferii od 1 lutego zapraszamy wszystkie dzieci, babcie, dziadków, rodziców. Bajki są bardzo różne, bo mamy aż 4 różne bajki do zaproponowania dzieciom. Jeżeli nie macie co robić, jeżeli nie będzie śniegu, nie będzie lodu na przykład, to bardzo serdecznie zapraszamy Was do teatru. Bajki są takie. Kot w butach. Wesoła bajka o kocie w butach. Potem jest Złota Kaczka. Złota Kaczka, czyli legenda warszawska o złotej kaczce, która pływała w jeziorze pod Warszawą. Będzie Jaś i Małgosia dla wszystkich dzieci. Serdecznie zapraszamy. Znacie tę bajkę na pewno, jak znacie, to zapraszamy jeszcze raz. Posłuchajcie w naszym wydaniu. Będzie także Przygody Koziołka Dmatołka dla mniejszych dzieci. Bardzo wesoła bajka, która się bardzo dzieciom podoba. Wszystkie dzieci kochają Koziołka, Matołka, wszystkie dzieci serdecznie na te bajki zapraszamy. Jeżeli będziecie chcieli po przedstawieniu zwiedzić teatr, to też serdecznie zapraszamy. Trzeba się wcześniej umówić, powiedzieć, że jakaś grupa czy część widowni chce przejść się po teatrze, zobaczyć kulisy, zobaczyć teatr od tyłu. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich rodziców, wszystkie babci, dziadków do Teatru Dramatycznego w czasie ferii. In vitro to zabieg będący często wybawieniem dla par, które nie mogą posiadać dzieci urodzonych w tradycyjny sposób. A czym dokładnie jest in vitro? Zabieg in vitro wykonywany jest najczęściej u pacjentek, które nie mogą w ciąży zajść, u par. Zabieg polega najprościej mówiąc na połączeniu plemnika z komórką jajową, czyli na zapłodnieniu komórki jajowej poza organizmem kobiety i przekazaniem, czyli przetransferowaniem już rozwijającego się zarodka do organizmu kobiety, no i uzyskaniem ciąży. Tak wygląda procedura in vitro, czyli cała procedura, która normalnie odbywa się w warunkach naturalnych, przeniesiona jest poza organizm kobiety po to, żeby tą jakby sytuację uprościć i dać szansę tym parom, które w sposób naturalny nie mogą zajść w ciąży. Szansa powodzenia zabiegu wynosi około 30-40%. Daje zatem realną szansę na posiadanie potomka parze, która w naturalny sposób o rodzicielstwie mogłaby jedynie pomarzyć. To skomplikowany zabieg, który jednak jest wykonywany także w Płocku. Tak, w Płocku jest taka możliwość wykonania takiego zabiegu. Jest ośrodek, który jakby te zabiegi wykonuje
Tak więc ośrodków jest w Polsce w granicach 30 kilku. Od 1 listopada obowiązuje w Polsce nowa ustawa już regulująca prawnie możliwości wykonania procedury in vitro, warunkująca wszystkie badania, które muszą być do tej procedury wykonane, jak również akredytująca ośrodki, które taką procedurę mogą wykonać. Tych ośrodków w Polsce w tej chwili jest akredytowanych chyba 30 kilka i między innymi jeden z tych ośrodków jest w Płocku. Zabieg in vitro bez wątpienia jest zabiegiem kosztownym. Jak zdradził w rozmowie z nami dr Klaudiusz Ciepliński, istnieje jednak opcja dofinansowania. No do tej pory nadal jeszcze obowiązuje program Ministerstwa Zdrowia. Program był rozpisany na lata 2013-2016. W ramach tego programu dofinansowana jest cała procedura zapłodnienia pozaustrojowego w określonych warunkach, bo pacjentka musi spełniać jakby zasady, które są przez ten program ściśle określone. Między innymi kryterium jest wiek, jak również badania hormonalne, które też muszą być przez pacjentkę, wyniki tych badań muszą być odpowiednie do tego, żeby do tej procedury mogła zostać zakwalifikowana. Szczegółowych informacji na ten temat możemy uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia. Od 23 stycznia w Muzeum Mazowieckim można oglądać wystawę pod tytułem Zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Na 27 planszach przedstawiona jest historia oraz zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Muzeum utworzył w roku 1870 polski arystokrata hrabia Władysław Broel Plater. Mieści się ono w XII-wiecznym zamku rapperswilskim zbudowanym na wzgórzu Herrenberg w Szwajcarii. Jest to bardzo interesująca wystawa planszowa zatytułowana Muzeum Polskie w Rapperswilu, którą zawdzięczamy uprzejmości Towarzystwa Rapperswilskiego z jej szefową, doktor habilitowaną Hanną Krajewską. Jest to wystawa, która opowiada o historii polskich zbiorów w Rapperswilu. Rapperswil to niewielkie, niespełna 10-tysięczne miasteczko, malowniczo położone w Szwajcarii nad jeziorem Curyskim, wśród ośnieżonych brzegów Alp. W drugiej połowie XIX wieku, w roku 1870, powstało tam polskie muzeum, pięknie usytuowane na zamku, który wydzierżawił od władz szwajcarskich hrabia Plater. Była to więc kolejna placówka po powstałym kilka lat wcześniej Instytucie Polskim i Bibliotece Polskiej w Paryżu, która była ważnym miejscem na mapie kulturalnej obecności Polaków za granicą. Takie placówki jak właśnie w Rapperswilu, w Paryżu, w innych miejscach, one były dumą dla Polaków, a jednocześnie mówiły społecznościom Europy Zachodniej, że Polska nie umarła, że naród polski nadal żyje, że kultywuje swoje tradycje, dba o historię i domaga się należytego miejsca na politycznej mapie także Europy. Wystawę przygotowało Towarzystwo Rapperswilskie, które powstało w 1993 roku. Jednym z wielu zadań realizowanych przez to towarzystwo jest wspieranie działalności wydawniczej, promującej i popularyzującej zbiory polskie na obczyźnie, w szczególności Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Wystawa czynna będzie do 21 lutego.